Dobry żołnierz wypełnia rozkazy. Dobry żołnierz wypełnia rozkazy. Zakładając, że to dobry żołnierz wypełnia rozkazy, to czy warto być dobrym żołnierzem? Przygodę z głównym bohaterem tego odcinka, Crosshairem, zaczynamy podczas gdy razem z resztą zgrai ratuje Jedi i jej padawan. I chwilę później inne klony ją zabiły. I tutaj właśnie rozdzielimy się na dwa spojrzenia. Crosshaira, który będzie wykonywał wszystkie rozkazy, bo to jego praca, a resztą gromady, która nie chce się dostosować do rozkazu bez wcześniejszego zbadania sprawy, a później podjęcia własnych decyzji. Crosshair nie ma problemu z tym, że przełożony podczas treningu podał próbie jego towarzyszy przy użyciu ostrej amunicji bez ostrzeżeń, ani też nie ma problemu z tym, by nakablować na swojego dotychczasowego dowódcę, gdy ten nie zgadza się na wydany z góry rozkaz, a zamiast tego sam podejmuje decyzję. Czuje, że mimo zmiany władzy i ustroju, to dalej jest żołnierzem tej samej organizacji, a jego służba mimo wszystko trwa. Jego myślenie na początku naprawdę się sprawdza. Po zdezerterowaniu jego poprzedniego oddziału zostaje nowym dowódcą jednostki specjalnej Imperium. Traktuje swoje podejście bardzo poważnie, do tego stopnia, że gdy jego żołnierz nie wypełnia rozkazu, od razu go zabija. Dobry żołnierz wypełnia rozkazy. Wierzy, że takie działanie da mu szacunek Imperium i władza go doceni. Dla odmiany Hunter nie liczy się z tym, że może stracić służbę czy nawet życie, byle się dowiedzieć, o co walczy i czy to będzie zgodne z jego zasadami. Na przykład, gdy sam się oddaje w ręce osób, które są niby separatystami, by sprawdzić, czy naprawdę są tymi, za kogo ich mieli. Gdy się okazuje, co tak naprawdę się dzieje, szybko dezerteruje razem ze swoją zgrają. Przez to wierny Crosshair zostaje sam, czuje się zostawiony i zdradzony przez nich. Na pewien czas zostają śmiertelnymi wrogami, do czasu, gdy sam Crosshair zabija swoich żołnierzy, by spróbować przekonać swoją starą drużynę do przyłączenia się do niego i przy okazji ratuje im życie. Przez to zdarzenie, mimo że Imperium znowu go przyjmuje, bo nie zna całej historii, to degraduje go do zwykłego żołnierza, co by mu potwierdzało ideę, że musi być oddany dla służby i powinien patrzeć na ogół działań Imperium, czyli próbę stabilizacji galaktyki. A o to przecież walczył przez całe wojny klonów. Powiedz mi coś, Crosshair. To nowe Imperium. Czy zmieniamy galaktykę na lepsze? Jesteśmy żołnierzami. Robimy tylko, co nam każą. Od droidów bojowych odróżnia nas jedna rzecz. To, że sami podejmujemy decyzje i dokonujemy wyboru. I potem musimy z tym żyć. Po tych słowach generał Cody zdezerterował, przy okazji dając Crosshairowi do myślenia. Cody przekazał to, co Hunter chciał mu przekazać, ale nigdy nie mógł, bo w grę wchodziły emocje Crosshaira. Jeśli celem misji jest eliminacja własnych dowódców, to wyjątkowo podejrzane. Ale rozkaz to rozkaz. Niby od kiedy? Gdy Crosshair, ledwo żywy, przyprowadza do bazy w jeszcze gorszym stanie swojego przyjaciela, kapitan nawet nie udaje, że chce mu pomóc. Wskazuje Mayday na śmierć tylko dlatego, że jest klonem. Za to Crosshair w końcu buntuje się i zabija kapitana. Dzięki temu widzimy, jak żołnierz, w pewnym momencie dowódca jednostki specjalnej, za wszelką cenę oddany, ląduje w więzieniu, zbuntowany. Choć trzeba przyznać, że raczej gdyby Imperium inaczej traktowało klony, to dalej byłby mu wierny. Po tym wszystkim, co dla nich zrobiliśmy, tyle różnych poświęceń, robiliśmy to, co chcieli, wykonywaliśmy rozkazy. I po co to wszystko? Crosshair poniekąd był taki, ponieważ dla niego bardzo ważne było braterstwo i lojalność. Poza tym nie chciał stawiać życia na szali, gdy mógł pozostać taki, jak się urodził. Do tego myślał, że robi dobrze przez kłamstwa przełożonych. Podsumowując historię, dobry żołnierz słucha się rozkazów za wszelką cenę, a zły sam myśli i podejmuje decyzję, gdy taka jest potrzeba. Zastanów się, którym chcesz być. Jako dobry żołnierz możesz liczyć na wicht i opierunek,
komfort psychiczny, tak jak miał Crosshair do pewnego momentu. Z drugiej strony, żołnierze SS też mogli na niego liczyć. Czy dasz radę zasnąć, próbując uciszyć sumienie, bo to był rozkaz? Albo jeśli jesteś teistą po drugiej stronie, gdy dostajesz pytanie, dlaczego to zrobiłeś, jak wytłumaczysz, że musiałeś, że inny człowiek cię zmusił do tego? Jak pokazuje Bad Batch, warto się zastanowić nad tym, jakie rozkazy wykonujesz i nie zasłaniać się pracą, presją grupy i tym podobne. Pamiętaj, że wybór końcowy zawsze zależy od ciebie. Przemyśl to, czy warto. Przecież my nigdy nie słuchaliśmy rozkazów. Witam Bekonki na ostatnim, pierwszym odcinku z trylogii Bad Batch. Trylogii, ponieważ w następny piątek o tej samej godzinie będzie kolejny odcinek. Nie zdradzę wam na jaki temat. Powiem tyle, że o Hunterze. I za dwa tygodnie znowu też będzie. Dziękuję wam za obejrzenie. Ten mnie zmusił gnój, żebym powiedział, że byście zostawili łapki w górę i komentarz i subskrypcję, ale jakby szczerze, to nie róbcie tego, róbcie. Nie no, zróbcie. Tak, zróbcie to, bo mnie zmusił i nie dostanę wypłaty, jak tego nie zrobię. Tak, a tak mi nic nie płaci, ale skoro... Cicho, krzesło. Skoro i tak poświęcam na to czas, to mogę też mieć jakąś kasę. Siema. Ja nienawidzę tej roboty.